Pamiętaj, pamiętaj, nie daj zapomnieć o ludziach znękanych, o śmierci, o zbrodniach. Pamiętaj, pamiętaj, nie daj zapomnieć o śmierci, o ludziach i zbrodniach. Wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że pomimo tych szczególnych okoliczności, pomimo pandemii, są Państwo razem z nami. Cieszymy się, że możemy się spotkać w tak cudownym miejscu, jakim jest Teatr Kamienica. Zanim rozpoczniemy oficjalną część naszej gali, naszego spotkania, bardzo serdecznie zapraszam na scenę panią Ewę Dałkowską, która wykona dla Państwa wiersz Kazimiery Iłakowiczówny O Boże. Przed rozpoczęciem naszego spotkania pani Ewa mówiła, że prawdopodobnie jest to pierwszy polski wiersz, który dotyczy Katynia, który dotyczy problematyki zbrodni katyńskiej. To nie jest potwierdzone, ten wiersz nie był nigdzie wydrukowany, został znaleziony na stronach kościelnych i kto wie, może to jest ciekawe wyzwanie dla historyków, dla badaczy literatury. O Boże, Kazimiera Iłakowiczówna i pani Ewa Dałkowska, zapraszam. Najpierw jechali długo, wieziono ich jesienną szarugą. Ilu ich było? 2, 5, 8, 12 tysięcy. Pamiętajmy ich zbrojnych i hojnych. Pamiętamy młodziutkich przed wojną. O Boże, nie myśleć więcej. Każdy dzień ma swoją pracę, a tamto nie powraca. A jednak o czym myślał, zanim umierał, za szeregiem walący się szereg, będziemy kiedyś wiedzieli, z
skoro już wyszli spod ziemi. Ktoś ocalony cudem, ktoś schowany przypadkiem w rowie, straszliwą opowieść opowie. Czy szarpały ich ręce brudne, czy poszli na rzeź bez oporu, czy konali wiosennym wieczorem, czy zabito ich w mroźne rano? O Boże, czy im się pożegnać dano, czy do końca, aż kat wystrzelił, o niczym nie wiedzieli? Jeden był jedynak u matki, a drugi u ojca ostatni, a trzeci popełnił zbrodnię i jeszcze jej nie zamodlił. U czwartego synek i żona, piątemu wielkość sądzona. Jak to być może, a katów przecież także Pan Bóg stworzył. O Boże, który w jaskółce mieszkasz, co obłoki mija i w jastrzębiu, co w locie jaskółkę zabija. W kwiatuszku wypieszczonym w cieniu leśnych malin i w tych, co i maliny, i kwiat podeptali, który zlatujesz ogniem w pędzącym pocisku i w mózgu świecisz, co od ciosu się rozpryska, który jesteś, i to mnie zdumiewa najwięcej, jednocześnie w Polaku, Moskalu i Niemcu. O Boże, z tej wichury, co pali pół świata, stąp i zamieszkaj, błagam Ciebie, nie w dzieciach, nie w kwiatach, ani w czystych duszach, ani w modrych wodach, ale w sercach katów. Pani Ewa Dałkowska wierszem O Boże Kazimiery Iłłakowiczówny wprowadziła nas w nastrój dzisiejszego spotkania. Wcześniej obejrzeli Państwo teledysk Pamiętaj. Oto jego twórcy. Śpiew Barbara Lubos. Kompozycja Dariusz Budkiewicz. Słowa Anna Żochowska. Obraz Michał Konarski i Ignacy Muzyka. Część z tych artystów jeszcze wystąpi przed nami podczas dzisiejszej gali. Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie na gali finałowej pierwszego międzynarodowego festiwalu filmowego o totalitaryzmach Echa Katynia, którego organizatorem jest Biuro Edukacji Narodowej IPM. Jest z nami i witamy bardzo serdecznie w imieniu ministra edukacji i nauki, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji, pani Anna Ostrowska. Witamy serdecznie. Jest także pani Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum Dulak 121. Witamy panią. Jest pani Marzena Kruk, dyrektor archiwum IPN. Witamy równie gorąco. Szanowni Państwo, od czwartku w Stołecznym Kinie Muranów w ramach festiwalu pokazanych zostało 14 filmów, zarówno dokumentalnych, jak i fabularnych. Cztery z nich to produkcje lub koprodukcje Instytutu Pamięci Narodowej. Większość z nich została pokazana po raz pierwszy.
10 z tych tytułów to filmy konkursowe, które zostały starannie wyselekcjonowane przez organizatorów festiwalu z całego świata. Łączy je pojęcie totalitaryzmu i to, że pokazują one, jak reżimy totalitarne wpływały na życie jednostki. Festiwal to jednak nie tylko filmy, ale także liczne spotkania z ich twórcami. Dzięki tym rozmowom goście festiwalu mogli poznać kulisy powstawania filmów, trudności, z jakimi zmagali się ich autorzy oraz dowiedzieć się, z jakimi reakcjami twórcy filmów spotykali się po pokazach w swoich krajach. Przez ostatnie 4 dni udało się więc stworzyć przestrzeń, w której zagadnienie totalitaryzmu było rozważane i dyskutowane w wielu aspektach, a filmy, które można było obejrzeć, uwrażliwiały nas na mechanizmy przemocy i dyskryminacji. Zapraszamy Państwa teraz do wysłuchania listu napisanego przez gospodarza dzisiejszego spotkania, dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN, pana Adama Chlebowicza. Pan dyrektor niestety nie mógł być tu dzisiaj razem z nami. Szanowni Państwo, uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Totalitaryzmach Echa Katynia. Za nami 4 dni pokazów, dyskusji i spotkań w ramach zakończonego właśnie festiwalu. Z pewnością warunki zewnętrzne, groźna pandemia, utrudniły wiele z zaplanowanych działań. Tym niemniej festiwal był już raz przeniesiony z kwietnia tego roku. Udało się doprowadzić go do szczęśliwego finału. Dzięki oku kamery i zdeterminowanym artystom udało się nam w tych dniach odwiedzić kilka kontynentów i co najmniej kilkanaście krajów. Wszystkie 10 konkursowych filmów, a także produkcje pokazane poza głównymi zmaganiami wywołały Państwa żywe reakcje. Świat ukazany oczami estońskiego dziecka, list wysłany z chińskiego obozu pracy, wspomnienia kobiet więzionych w łagrach, bułgarskie i rumuńskie rozliczenia z niedawną przeszłością, niemieckie próby wydostania się na wolność, los ukraińskiego dysydenta, łotewskie i polskie wołania o ratowanie tego, co człowiek ma najcenniejszego, czyli ludzkiej godności. Każdy z tych obrazów przekonał nas, jak ważnym jest nieustanne dopominanie się o pamięć. Pokazane na festiwalu, ale z przyczyn oczywistych poza konkursem, najnowsze filmy przygotowane lub koprodukowane przez Instytut Pamięci Narodowej 20-40-20, Paul Mission, Tajemnice paszportów czy Marsz cieni doskonale wpisują się w ten nurt kina dokumentalnego i fabularnego. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za obecność na festiwalu, co w tych warunkach wymaga szczególnego podkreślenia. Dziękuję wszystkim pracownikom Biura Edukacji Narodowej IPN za pracę włożoną w ten projekt, w szczególności panu Karolowi Litwinowi, który wszystkie nitki festiwalowe umiejętnie pospinał. Dziękuję naszym partnerom, gospodarzom obu obiektów, to Kino Muranów i Teatr Kamienica, za zaangażowanie i wykonaną pracę. Już teraz zapraszam Państwa na kolejną edycję festiwalu. Miejmy nadzieję w kwietniu lub maju przyszłego roku. Pozdrawiam serdecznie, Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Oby słowa pana dyrektora o przyszłorocznym festiwalu się spełniły. Szanowni Państwo, przyszedł czas na długo oczekiwany moment, czas poznać zwycięzców i laureatów pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach Echa Katynia. O podsumowanie prac jurorów i ogłoszenie werdyktu proszę pana Piotra Szkopiaka, przedstawiciela jury. Zapraszam serdecznie. Trudna decyzja, jak zawsze na tych festiwalach, bo każde te filmy są bardzo różne, bardzo inne. Ale doszliśmy do pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce, nagroda jury, Noc Ojca, Davis Simanis Junior, Łotwa. Tak chciałem podać, nagroda też była publiczna. To nagroda publiczności, to Milcząca Rewolucja, Lars Kraum, Niemcy.
I jak rozumiem, ze względu na okoliczności, te nagrody trafią w ręce laureatów w terminie późniejszym. Mam nadzieję, tak. Chciałem parę słów o jury powiedzieć, tym bardziej, bo jak się mówi, jak się razem takie filmy widzi, to naprawdę się zrozumia, ile tematów różnych jest jeszcze do poznania, ile tej historii jeszcze się nie wie i jakie to jest jeszcze ważne. To nie jest tylko historia, ale to jest ważne dzisiaj, może więcej niż kiedykolwiek. No to bardzo dziękuję festiwalowi, że zgromadzili takie filmy i że ludzie mogą zobaczyć. Jako filmowca każdy film wygrywa, jak jest pokazany w kinie i ludzie mogą zobaczyć i potem dyskutować i rozmawiać o tym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Prosimy o powrót na miejsce. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej nagrodę imienia Janusza Kurtyki za całokształt twórczości w dziedzinie totalitaryzmów dla pani Hanny Zofii Etemadi na ręce jej syna Piotra wręczy pan Karol Litwin, zastępca naczelnika Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych Biura Edukacji Narodowej IPN. Zapraszamy pana Karola Litwina na scenę. Zapraszam serdecznie. I zapraszam także pana Piotra Etemadi, który w imieniu swojej mamy, pani Hanny Zofii Etemadi, odbierze tę nagrodę. Pani Hanna Zofia Etemadi niestety nie mogła być dzisiaj razem z nami. Pan Piotr dostarczył nam list od niej, napisany specjalnie na dzisiejszą okazję. Pozwolą Państwo, że go odczytamy. Szanowne jury festiwalu, serdecznie dziękuję za zaszczytne wyróżnienie. Wielka to dla mnie satysfakcja i radość, zwłaszcza, że ten honor spotkał mnie w tak przygnębiającym czasie pandemii. Ogromnie mi przykro, że nie mogę ze względów zdrowotnych osobiście Państwu podziękować, ale podobno nie ma róży bez kolców. Tak więc z całego serca będę się cieszyć, iż moja pasja upamiętniania walki i męczeństwa Polaków podczas II wojny światowej spotkała się z Państwa uznaniem. Pozostaję z szacunkiem Hanna Zofia Etemadi. Panie Piotrze, proszę jak najserdeczniej pozdrowić mamę i przekazać jej nasze najszczersze gratulacje. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, pierwsza część dzisiejszej gali za nami. Za kilka chwil rozpoczniemy część koncertową. 10 kroków Memoriał Warszawski 1944. To tytuł projektu, płyty oraz spektaklu muzycznego, który za chwilę wspólnie przeżyjemy. Przeżyjemy, bo to jest chyba najwłaściwsze słowo dla odbioru tego, co zobaczymy i co usłyszymy. Projekt Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Fundacją Sztafeta i Muzeum Dulak 121 wyrósł ze wspomnień świadków wydarzeń 1944 roku w Warszawie, zarówno uczestników powstania, jak i ludności cywilnej, która wraz z powstańcami przeżywała czas walki oraz gehenne wypędzenia i tułaczki. Na koncert składają się właśnie piosenki wyrosłe ze wspomnień oraz fragmenty autentycznych relacji. Osobą symbolizującą w sposób szczególny wszystkich świadków i uczestników tamtych wydarzeń jest ksiądz Stanisław Kicman. Ksiądz Stanisław niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w dzisiejszym spektaklu, ale za chwilę zobaczą go Państwo i usłyszą we wspomnieniach z pierwszego dnia powstania i w piosence jego matki Moniki Kicman. Podzieli się również swoimi dziecięcymi wspomnieniami z tragedii Rzezi Woli. Pozostałe użyte w spektaklu wspomnienia, w tym relacje Czesławy Kicman, przedstawią aktorzy Ewa Dałkowska, Ilona Kucińska,
i Dariusz Kowalski. Usłyszymy również wiersze Anny Świrszczyńskiej z tomu Budowałam barykadę w interpretacji Ilony Kucińskiej oraz Michała Konarskiego. Dziękujemy Muzeum Dulak 121 oraz Grupie Historycznej Zgrupowanie Radosław za udostępnienie tekstów oraz zdjęć wykorzystanych w spektaklu. 10 kroków to 10 epizodów ludzkich losów zamkniętych w muzyce i słowach. Kompozycja, aranżacja i produkcja muzyczna Dariusz Budkiewicz. Teksty piosenek i scenariusz spektaklu Anna Żochowska. Reżyseria i wizualizacja koncertu Michał Konarski. Proszę Państwa, ponieważ spektakl stanowi całość, mamy gorącą prośbę do Państwa o powstrzymanie się od oklasków w trakcie widowiska. Proszę pozostawić je na koniec koncertu. 10 kroków, Memoriał Warszawski, 1944. Zapraszamy. Pierwszego sierpnia 1944 roku. Widzę, jak moja mama zdenerwowana wpada do domu wcześniej niż zwykle. Może była godzina pierwsza, druga. Coś z babcią szepcze na ucho. Babcia też się zdenerwowała. Mama proponuje, żebyśmy usiedli do obiadu. W tym momencie wpada ojciec. Mama mu coś szepcze na ucho. Usłyszałem tylko słowo "to już". O której godzinie? O 17:00. Ojciec się coraz bardziej denerwuje, bo nie ma jeszcze łącznika. Pukanie do drzwi. Sygnał, jakaś krótka rozmowa przez drzwi. Ojciec rozpromieniony mówi: "To już, biegnę na Smolną. O 16:00 zbiórka". Ze skrzyni na węgiel wydobywa zawiniątko, rozwija. Okazuje się, był tam ukryty pistolet. Zapas wsadza, płaszcz zakłada, czapkę. I jak uskrzydlony, już nie kończy tej naszej symbolicznej zalewajki, ale całuje się z mamą. Mama zaczyna płakać. "Kiedy wrócisz?" "To się szybko skończy, za tydzień". Zobaczyliśmy się za półtora roku. A później babcia jeszcze po chleb pobiegła do piwochy. Ojciec wypada z domu. Mama płacze. "Mamusiu, czemu płaczesz?" "No bo tatuś poszedł grać w karty". "Mamusiu, nie martw się, tatuś zawsze wygrywał". Mama później powtarzała, że to był taki omen, że przeżyjemy. A z kolei przed 16:00 chyba już pierwsze strzały. Biegniemy do sąsiadów Kosińskich, żeby zobaczyć przez okno obok szkoła. Szkoła jest zdobywana przez powstańców. Niemcy prują z broni maszynowej. My z zafiranki obserwujemy to. Pierwszy raz widzę, jak żołnierze padają. Źle uzbrojeni, młodzi chłopcy. Granaty, karabiny, pistolety, butelki w ręku. Czołga się i dogorywa. Mama nie wytrzymała tego widoku i też nie chciała, żebym ja dalej patrzył. Cofnęliśmy się do naszego mieszkania. Coś zaczęła pisać. Szybko, bardzo szybko, a całe życie pisała wierszem. I mówi: "Ucz się". I nauczyła mnie piosenki o tym, co przed chwilą działo się za oknem. I ta piosenka jest towarzyszem mojego życia po dzień dzisiejszy. Na ulicach Warszawy wśród gromów, gdzie się broni Niemców dzika chmara, tam powstaniec padł przy moim domu, gdy nam dzieciom gmach szkolny wyzwalał. Lecą igły ze spalonej sosny, wiatr furgocze, niby sztandar krwawy.
Śpi spokojnie, żołnierzu ty polski, śpi spokojnie, obrońco Warszawy. Smutny był ten 1 sierpnia. Szkoły nie zdobyli, nie wiadomo co z ojcem, ale przed nami nadzieja, która niestety z każdym dniem była coraz słabsza. Dziś zaczyna się wielki bal, czekany tyle lat. Kto tylko o nim wie, przyspiesza kroki swe. Nogi niosą w dół, schody, bruk, uliczny tłum. Połykam przestrzeń, dotrzeć chcę, gdzie trzeba, dobrze wie. Z radością strach na pół, łzy i uśmiech, duma i ból. Pożegnań chwila, krótki czas, uścisku, żuły post. Do ręki mały krzyż, do torby ciepły chleb. Córeczko, idź już, idź, nie wstrzymam cię. Dziś wielki bal, wyczekany przez tyle lat. Nagle obok tuż wybuch był, wysilam wzrok. Trafieni nasi szybko, choć owijam ranną stron. Na ręce prochu ślad, na torbie pierwsza krew. Bo pierwszy taniec nasz, to pierwszy strzał. Nagle obok tuż wybuch był, wysilam wzrok. Trafieni nasi szybko, choć owijam ranną stron. Na ręce prochu ślad, na torbie pierwsza krew. Bo pierwszy taniec nasz, to pierwszy strzał. Dziś wielki bal, wyczekany przez tyle lat. Co chwilę gra, wieczór, cisza pocisku głos, pierwsza od lat wolności noc. Łopocze flaga mej polski znak, maleńki skrawek dzisiaj jest nasz. Dworska 7, 8 sierpnia, popołudnie.
strzały, wybuchy granatów wypędzają nas z domu. Stajemy na ulicy. Otwiera się okno. Żołdak wyrzuca mojego młodszego kolegę z trzeciego piętra. Dzieciak pada, kona pod naszymi nogami. Ale za chwilę grabież z całego domu wynoszą nasz dobytek, a później na naszych oczach podpalają. Formują kolumnę, pędzą nas z Kierniewicką do Wolskiej. Widok przerażający, domy płoną, czołgi jadą w stronę Wisły. We włazach czołgów wychyleni żołnierze przypatrują się temu pędzonemu tłumowi. Ludzie wyglądali przeróżnie. Jedni w futrach, kożuchach, inni w letniej odzieży. Ja szedłem w sandałkach, krótkich spodenkach i bluzeczce. Doszliśmy do bramy kościoła świętego Wojciecha, a w bramie stoi kordon cywilnych i umundurowanych Niemców. Widok jest okropny. Dla mnie, dziecka, było to przerażające, ponieważ przy bocznym wejściu do kościoła sterta rozstrzelanych ciał. Popędzano nas na trawnik. Kazano uklęknąć lub usiąść. Ten tłum na całej długości kościoła. My z mamą i z babcią klęczeliśmy tuż przy samym chodniku, w pierwszym rzędzie, przy pierwszej wnęce kościoła, z widokiem na sterty rozstrzelanych. A we wnęce każdej był na celcie rozłożony żołnierz z RKM-em. To dla mnie, dziecka siedmioletniego, było jednoznaczne, co się za chwilę stanie. I taki obraz, który mi został. Babcia po mojej lewej ręce trzyma w ręku różaniec i nie mówi, tylko wargami porusza, przesuwa te ziarenka w ręku. Z kolei mama przytulona, tak mnie ramieniem ogarnęła swoją lewą ręką, stara się mówić, chyba też różaniec, zapomniała słów. Mówiła tylko: zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. I to w ucho mi wpada bez przerwy. Zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. Słyszę to po dzień dzisiejszy. W pewnym momencie Niemiec, ten leżący przy RKM-ie, coś zaczął przy broni robić. Moja mama, znając się na broni jako żołnierz z konspiracji, zrozumiała, że to już teraz nastąpi. Wzięła mnie przed siebie, przytuliła i mówi tak: zamknij oczy, będzie mniej bolało. I te słowa słyszę po dzień dzisiejszy. W takim napięciu czekaliśmy około 3 godzin. Nikt nie mógł odejść. To nie tylko był lęk, płacz, ale i tak po ludzku smród, po prostu. Fizjologia się odezwała. Ludzie nie wytrzymywali nerwowo. Już była żarówka, kiedy kazano nam wstać i wpędzono do kościoła. I tu znów obraz jak z piekła Dantego. Usiedliśmy oparci o filar i scenaria taka. Widzę, jak środkiem kościoła przechodzą żołdacy ubrani w szaty liturgiczne, pijący alkohol z naczyń świętych. Słychać krzyki wyprowadzanych kobiet, prawdopodobnie później gwałconych, strzały za kościołem. Nie wiemy, co się dalej dzieje. Na ołtarzu chirurg operował, więc dosłownie widok dla dziecka straszny. Spojrzałem na mamę. Mama patrzy na stację drogi krzyżowej. Siedzieliśmy pod 9. stacją, 3. upadek Chrystusa pod krzyżem. I moja mama, patrząca bez przerwy na tę stację. Co ja na mamę spojrzę? To ona ma mnie przytulonego do siebie i patrzy. Patrzy, czyli modli się.
stało, że życie zwariowało? Skąd ci biedacy przyszli chorzy z nienawiści? Czeka nas tu śmierć, patrzę w oczy jej. Bać nie mogę się, synek widzi mnie. Zaczerpnąć chcę odwagi, mężnie mu serce bije. Najmocniej go przytulam, on mi daje siłę. Modlitwy, słowa słabną, wargi drżą bezgłośnie, pijackie wrzaski wrogie, zbrodnia goni zbrodnie, popychają nas dalej bez sił. Strachem znękani trwamy słabości, niosąc ciężar. Ręce pełne mam, w jednej prawie nic, w drugiej moje wszystko, źródło moich sił. Do nieba ślę różańce, wieczności kotwicę, w tym piekle ślad pokoju, ufam wbrew wszystkiemu. Panie Boże, wiesz, kiedy Zatrzymali nas przy polu w drodze na Zieleniak. Stał tam tylko jeden budynek, przy którym w fotelach siedzieli Ukraińcy. Pozwolili nam odpocząć na trawie. Później zaczęli chodzić między nami i wybierać sobie kobiety. Zabierali je do tego domu i gwałcili. Jeden Ukrainiec wziął taką młodą dziewczynę i ciągnąc za włosy wlókł w stronę budynku. Wtedy spośród nas wybiegła pani, synowa szewca, który mieszkał w naszym domu. Ta kobieta odciągnęła tę dziewczynę i poszła na jej miejsce.
jak później wychodziła, po jakichś 2 godzinach, to ledwo szła. Głowę miała spuszczoną, w ogóle nie patrzyła. Tylko tak szła i się chwiała. Thank you.
kałuży błota i krwi. Pomiędzy napół zwęglonym ciałem konia i napół zwęglonym ciałem człowieka. Obok urwanej rynny, fotela z frędzlami, imbryka i trzech kawałków rozbitej szyby leży spalony po brzegach strzęp miłosnego listu. Jestem taka szczęśliwa. Nie zginiesz, czoła.
idą ulicami, drogami. Wiozą rannych, prowadzą starców, niosą tobołki i dzieci. Idą. Czasem ktoś spojrzy za siebie. Za nimi palą się chmury. Idą. Wyciekają jak krew z tętnic miasta. Do buty rwasz, za krokiem krok,
do worka na plecach wsadziła ostatnie suchary. Ostatni raz zamknęła drzwi na klucz. Dźwignęła. Na ramię dziecko, drugie wzięła za rękę. Ostatni raz schodziła po tych schodach. Rzuciła klucz w ruiny. Dziesięć, dziesięć, albo chociaż jeden.
jest dobrze. Twój tato przytuli cię w niebie, to piekło już za tobą, mój maleńki, mój maleńki. Trzymam mocno Zosieńkę i idziemy dalej. Nie ma czasu na pożegnania. Gdy minęliśmy zabudowane tereny, popędzono nas przez pola, zalane cudownym słońcem. Byłam taka spragniona przez całe 2 miesiące jego ciepła i widoku. Wokół leżały trupy, potwornie rozdęte zwłoki ludzkie. Na przerażenie nie było czasu. Stale słychać było: sznel, sznel. Trzeba było biec dalej. Dobrnęliśmy na Służewiec, czekaliśmy. Na rozstrzelanie? Czy na transport? Jednak na transport. Jechaliśmy pociągiem, a za nami pozostawała płonąca Warszawa. W Pruszkowie wypędzili nas kolbami z wagonów. Weszliśmy przez ogromną bramę na teren warsztatów kolejowych, na teren obozu. Ze wszystkich stron otoczonego murami i kolczastymi drutami. Moją grupę skierowano do olbrzymiej hali. Przykryłam się własnym płaszczem i zasnęłam. Come.
płonącego lasu październik i zgliszcza, ja wciąż w środku piekła nie czuję nienawiści, sen to moja przystań, to nic, że głód, zimno i krzy, gdy mogę żyć, o róży śnić, to nic, że głód, zimno i krzy, gdy mogę śnić i nadzieją żyć. Nie szkoda róż, gdy płonie las, nie szkoda róż, gdy płonie las, nie szkoda róż, gdy płonie las, nie szkoda róż, gdy uciekliśmy z transportu. Padliśmy cichutko na ziemię i na siebie wzajemnie, nasłuchując, czy nas nikt nie goni. Nastała całkowita cisza. Wtedy spróbowaliśmy się dowiedzieć, gdzie jesteśmy i czy nie udałoby się gdzieś przenocować. Na progu jednej z chałup zobaczyliśmy siedzącego mężczyznę. Palił papierosa. Mężczyzna okazał się być sołtysem tej wsi. Sołtys był odważny, bo w swoim domu nocował Niemców, a nam zaproponował inną izbę. Przeniósł także słomy na podłogę i obiecał, że obudzi nas o wschodzie słońca i wskaże drogę do wsi. I rzeczywiście, prawie jeszcze o świcie, wyruszyliśmy polami. Czuliśmy się tak, jakby wyrosły nam skrzydła, że wreszcie jesteśmy na wolności. Thank you.
Pruszkowie, w Dulagu, zobaczyłam moją daleką krewną. Szła w białym fartuchu, poznała mnie. Wyjęła karteczkę i zapisała, że jesteśmy chorzy na czerwonkę. W nocy przyjeżdżały furmanki. Wywozili do szpitali, gdzie ci niby chorzy byli rozładowywani. Kuzynka powiedziała, jak będą wołali do tworek, to idźcie. W tym szpitalu były kobiety z Pragi, czyste. Miały nocne koszule, każda miała swoje łóżko. Byłam strasznie zmęczona i brudna, a w Pruszkowie oblazły nas wszy. Położyłam się na ławce, od razu usnęłam. Potem przyszła nasza kuzynka, która była tam lekarzem i nas wyprowadziła. Wyszłyśmy przez normalną bramę, nie żadnym bokiem, dziurą w płocie. I raptem znalazłam się w ogrodzie, gdzie były jabłka, przepyszne śliwy, ręklody, słodkie jak cukier. No i w ogóle cały ogród. Było pełno pomidorów. Tak dostałam się do raju. Cicho
dalej. Idziemy dalej. Szukając ciągle, modlimy się, by znaleźć albo nie znaleźć wcale. Głębiej, głębiej pod gruzą, głębiej. Nadzieja miesza się z bólem. Tutaj jest. Bez krzyku radości. Ulga, że dopełniło się. Córki i siostry i bracia, koledzy, synowie. Każdy szczegół, przyjaciel prawdy, znamie na ręku, guzik, ten pasek, to on. I już. I szloch. Ty daj im ciszę, najcichszą ciszę, gałązką w pół złamanym. Myśl czułą i ciszę, gałązką w pół złamanym. Myśl czułą i ciszę. Dalej. Niesiemy ich dalej. Dziesięć kroków, Memoriał Warszawski 1944. Wiersze i wspomnienia. Ewa Dałkowska, Ilona Kucińska, ksiądz Stanisław Kicman, Dariusz Kowalski, Michał Konarski. W czasie koncertu usłyszeliśmy utwory w wykonaniu. Pierwszy dzień, Weronika Kowalska. Zapraszamy. Weronika Kowalska, zapraszamy na scenę. Zapraszamy wszystkich artystów. Urywki z życia i śmierci. Klara Walicka. Bohaterki NN. Marcin Januszkiewicz. Ta miłość i nieszkoda róż. Małgorzata Walenda. Marsz wygnanych i podaruj im ciszę. Dariusz Kowalski. Dziesięć kroków. Małgorzata Hutek. Ucieczka. Marek Piekarczyk.
Raj Podmiejski oraz piosenka Pamiętaj, Barbara Lubos. Muzycy Karol Pyka, piano. Paweł Pawłowski, gitara. Grzegorz Imielski, perkusja. Dariusz Budkiewicz, bas, elektronika, muzyka, aranżacja oraz produkcja muzyczna. Reżyseria i wizualizacja koncertu Michał Konarski. Scenariusz i teksty piosenek Anna Żochowska. Bardzo dziękujemy, to było bardzo poruszające przeżycie. Dziękujemy artystom. Dziękujemy wszystkim Państwu za uczestnictwo. Raz jeszcze gratulujemy laureatom Festiwalu Echa Katynia i zapraszamy na poczęstunek.